Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj nie o kurkach, nie o, o moich kuskach, ale miałem problem właśnie ze swoją koparką, bo nikt nie umiał mi tego naprawić. I nikt nie wiedział, jak to naprawić. Po prostu walnął mi wężyk w środku od zamykania łyżki. Któryś z tych tutaj, nie wiem, czy będziecie widzieć. I teraz nie chciała mi się w ogóle łyżka wypiąć. I to są te dwa bolce do tej łyżki. Jak koparkowy jakiś będzie wiedział, to od razu daję instrukcję naprawy takiego czegoś. Jak ten wężyk mi po prostu on się przetarł, tak? On się przetarł na jakiejś tam krawędzi. Teraz daliśmy nowy wężyk z takim, z otuliną, z peszlem. I wtedy też mi ten siłownik nie chodził, bo to akurat od tego siłownika, która otwiera, szybko złączę, otwiera i zamyka łyżkę. Mówimy tutaj o rototilcie, o retorcie obrotowej, różnie to się nazywa i tak dalej. Rototilt. Tak to się prawidłowo nazywa. Rototilt to jest właśnie w koparce kat. I teraz tak, te bolce za pieruna nie mogliśmy ich ściągnąć, bo te sprężyny trzymają. Po prostu ten siłownik nam otwiera to do łyżki, a sprężyna nam to, jak puści wtedy hydraulikę i hydraulika nie podaje, to sprężyna wtedy wyciska to dla pewności, bo tutaj tak samo jest w jedną i drugą stronę, tak samo dociska, ale dla pewności to jest sprężyna. Ta sprężyna jest dosyć mocna i my próbowaliśmy to schować, ale nam nie udało się. Po prostu to nie działało i był problem. Dzwoniłem po wszystkich, no mówili tak, żebym wypiął całego rototilta, przywiózł im i tak dalej. No, słuchajcie, ludzie. To jest tragedia, żeby to wszystko powypinać, bo tutaj mnóstwo węży idzie, bo to jest obrotowe, w jedną, w drugą, przechylne odsiębiercze i podsiębiercze jest takiego. Jak ktoś wie, jak się zna na koparkach, to tak dalej. Także tu nie gniewajcie się od kurek i od kuzek, ale ja miałem taki problem i nie umiałem go rozwiązać. Też nie było tutaj nic powiedziane w internecie. Tylko, że całe to się wyciągało i to całe urządzenie. To urządzenie kosztuje w granicach 60-80 tysięcy. Także to jest bardzo drogie urządzenie. To jest dodatkowa opcja do koparki. Także koparka i do tego jeszcze to urządzenie. I teraz co my żeśmy zrobili? Ta łyżka. Po prostu nie umieliśmy tego zrobić, więc obsiłowaliśmy spawy, wycięliśmy te spawy i wybiliśmy ten bolec. I wtedy nam zeszło to z tych zaczepów, bo teraz to jest odwrócone. I zeszło nam z tych zaczepów tutaj, co łyżka się zapina. Tutaj się zapina u góry i tu na dole. Wybiliśmy, łyżka nam opadła. Wymontowaliśmy tą łyżkę z drugiego zaczepu, który jest tutaj, stały taki monolit. No i odkręciliśmy tutaj tą blachę. Gdzie jest ta blacha, chłopaki? Tam. O, tu jest ta blacha akurat, nie? Tą blachę, chłopaki już ją też prostowali, bo to wiadomo, jak w takich ciężkich warunkach. I tą blachę żeśmy odkręcili i mieliśmy dostęp. I żeby do tego się dostać, też do tamtych węży hydraulicznych, no słuchajcie, to idzie ponad 200 bar, także wiecie, to jest ciśnienie niesamowicie. 200 atmosfer, no. To trzeba odkręcić ten siłownik. Tu z góry są takie śrubki i żeśmy to po prostu odkręcili. Taka usługa, jeden mi powiedział, nie ma sprawy, może przyjechać, no 3,5 tysiąca, tak? Ale nie daje też gwarancji, że to zrobi. No to słuchajcie, no to jeżeli ja jadę do kogoś na usługę i nie umiem tego zrobić i biorę kasę, no to ja bym tak chciał mieć taką firmę. Po co mamy pracować, chłopaki, co? Jedziemy, mówimy, że się nie da, po 5 godzinach czy po 6, tak? Diagnoza nie da się. No, nie da się. I 500, nie da, jakie 500? Ode mnie wzięły. Ile ode mnie wzięły za Komatsu? 3600 za to, że nie zrobił. Jeszcze 40 litrów oleju. I jeszcze 40 litrów oleju wylał chłopu pod stodołą. Oj, ludzie kochani. Ja potem wzywam fachowca, żeby mi zrobił. Chodziło o tą koparkę akurat. Także widzicie, co się dzieje, nie? A jakby ktoś nie wiedział, ja wam to przekazuję teraz za darmo. Nie musicie płacić, musicie sobie sami to wykombinować. My żeśmy też się zastanawiali, żeby łyżki nie osłabiać i tak dalej, ale łyżka z tego, co widać, została nieosłabiona. Teraz wsadzimy tego bolca i go pospawamy tak, jak było i będzie przepięknie. I tyle wam chciałem powiedzieć, że nie tylko
się znam, już fachowcem jestem od kurek i od kózek, ale już na koparkach się znam. I już możemy, chłopaki, co jeździć na celibisy. Zgadza się? I czy zrobimy, czy nie zrobimy, trójeczka się należy. Zgadza się? No. Także tutaj... Dobrze, że kury nam i kozy nam nie pomagały tutaj jeszcze. Ale mamy Szymonka i Marianka, co nam... Szymonka i Majkę. No dzięki, żeśmy... Ja powiedzcie, słuchaj, powiedzcie mi, po ilu ja czasie zapamiętuję imię pracownika? Po jaki... To bardzo długo. Pół roku? Chyba więcej. Tak, no wezmę tutaj. No, dlatego mamy na plecach. No, dlatego mają, proszę bardzo, tu na plecach napisane, bo ja po prostu mam pamięć dobrą, ale do tamtej bramy. Dzięki, na razie, cześć.